Dzisiaj w nieco innych okolicznościach przyrody, bo przy ulicy Karpackiej, gdzie obecnie ŁKS, czy tak jak większość drużyn Akademii, trenuje podczas remontu boisk na ulicy Minerskiej. Panowie, jesteście już po dobre chyba 2 tygodnie po rozpoczęciu treningów przez ŁKS 3, więc jak pierwsze wrażenia? Na pewno troszkę mamy wyzwań logistycznych, bo dużo sprzętu mamy na Akademii, trenujemy na ulicy Karpackiej, ale nie narzekamy, tak? Wiemy, że troszkę jest ciężej po to, żeby później było dobrze. Wiemy, że remont na Minerskiej już jest na jednym boisku, trawa położona, na drugim lada moment. Musimy się jakoś przemęczyć tutaj, ale nie narzekamy. Boisko bardzo dobre jest. Wiadomo, troszkę logistycznie nas to kosztuje, bo są często dojazdy, musimy tego sprzętu troszkę wozić, ale póki co dajemy sobie radę. Zawodnicy też nie narzekają. Najważniejsze, że boisko jest dobrej jakości i możemy spokojnie trenować. Kiedy podsumowywaliśmy z trenerem Mariuszem poprzedni sezon, padło tam takie ważne zdanie, że właściwie rok w rok ta kadra ŁKS 3 się drastycznie zmienia, no bo tu kolejni chłopcy gdzieś idą wyżej do rezerw, czy może do pierwszej drużyny, część odchodzi i tak rozumiem jest teraz też w tym roku. Dokładnie, potwierdziły się słowa Mariusza, które były powiedziane pod koniec poprzedniego sezonu. Tak naprawdę, gdy się spotkaliśmy 15 lipca, to przyszła do nas nowa drużyna. Przyszli do nas zawodnicy z rocznika U17, czyli rocznik 2007. Zasile ŁKS 3 w liczbie około 20 zawodników. Tu zostali zawodnicy, którzy grali u nas już w poprzednim sezonie. Więc tak naprawdę ta nasza kadra od momentu przygotowań liczy około 30 zawodników, więc zdecydowanie ta kadra się zmieniła. Tu w ŁKS-ie 3 pod tym kątem na pewno nie ma marazmu. Nie jest tak, że z tymi samymi zawodnikami pracuje się trzeci, czwarty sezon. To wygląda zupełnie inaczej, tak jak też pokazały przejścia do pierwszej drużyny zawodnicy, którzy kończyli z nami sezon, bądź rozpoczynali sezon ubiegły, czyli Iwańczyk, Książek, Siwek byli na obozie też z pierwszą drużyną w Woli Chorzelowskiej. Więc te zmiany kadr ŁKS-u 3 są zdecydowane. To zapytam tak przewrotnie, skoro kadra de facto zmienia się rok w rok, to czy w sumie rok w rok musicie tego samego uczyć kolejnych zawodników? No bo to są zawsze młodzi zawodnicy, którzy wchodzą na poziom piłki seniorskiej, więc w sumie rok w rok trzeba chyba te pewne takie niuanse gry na poziomie seniorskim, która się znacznie różni od juniorskiej, tłumaczyć. Na pewno, to co nam się sprawdzało w poprzednich latach, kontynuujemy dalej w procesie treningowym, na pewno cały czas ewoluujemy, rozwijamy, ale tak naprawdę pewne rzeczy powtarzamy rok po roku, bo przychodzą do nas zawodnicy, którzy do tej pory byli tylko w piłce juniorskiej, teraz wchodzą w piłkę seniorską i coś, co nam się sprawdziło rok czy 2 lata temu, kontynuujemy. Oczywiście nie stoimy w miejscu, my też musimy rozwijać się jako sztab i rozwijać jako zespół, więc cały czas coś nowego, ale można powiedzieć, że to jest kontynuacja tego procesu szkoleniowego, mniej więcej tego samego od kilku lat, tylko co chwila nowi zawodnicy. Padło tutaj zdanie na temat tego, że wy też musicie się rozwijać jako sztab. To będzie dla was drugi sezon jako ten sztab na poziomie czwartej ligi. Jakie plany właśnie na ten sezon? Jakie plany na ten sezon? Na pewno jako my, jako sztab, jesteśmy na pewno ambitnymi ludźmi i chcemy sobie tą poprzeczkę podnieść, więc skończyliśmy ubiegły sezon na 10. miejscu w tabeli. Daliśmy kilku zawodników do pierwszej drużyny, daliśmy kilku zawodników do drugiej drużyny, więc na pewno ten cel jakościowy, czyli chcemy kolejnych zawodników przesuwać tak, żeby w zimę trafić do zespołu ŁKS-u 2, a cel wynikowy to na pewno być 1-2 oczka wyżej niż skończyliśmy to w poprzednim sezonie, dlatego apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pokazaliśmy w ubiegłym roku, że jako Beniaminek możemy się spokojnie w tej lidze utrzymać. Skończyliśmy na 10. miejscu. Dlaczego nie powalczyć o jeszcze wyższe cele w tym roku? No może jeszcze przejdźmy do sparingów, bo już macie za sobą 3 sparingi, więc jaka jest ich ocena, jakie jest ich podsumowanie? Graliśmy 4 bodajże sparingi nawet, jeden w środku tygodnia. Wiadomo, mamy bardzo szeroką kadrę do tego przejścia zawodników z dwójki, więc często gramy 2 sparingi jednego dnia. Na razie nie chciałbym oceniać tych sparingów, bo jesteśmy na początku tych okresów przygotowań, chociaż już za 1,5 tygodnia liga, ale przede wszystkim tu położyliśmy akcent na organizację gry w defensywie, grę na wyjazdach, bo można powiedzieć wszystkie sparingi gramy na wyjazdach po to, żeby ci młodzi zawodnicy oswajali się już z otoczką innych stadionów, bo to jest troszkę inna piłka niż piłka juniorska. Często przychodzą kibice, niekoniecznie kibice ŁKS-u, więc
cała ta otoczka tego meczu jest troszkę inna, boiska trawiaste, więc też nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich. Latem gramy głównie sparingi na wyjazdach po to, żeby zawodnicy jak najbardziej chłonęli tą atmosferę tych obcych boisk. Dlatego teraz też w tym weekend gramy obydwa mecze na wyjeździe. Jak wyjdzie, to przekonamy się niebawem.